Witajcie ponownie na kanale Zakupowy Safari. Dzisiaj przechodzę do Was z takim mini haulem zakupowym z Biedronki. Na ostatnich zakupach znalazłam parę fajnych rzeczy, których wcześniej nie widziałam. Nie wiem, czy to są nowości, czy po prostu do mojej Biedronki te kosmetyki tak późno trafiły. I tutaj będziemy mieli dwa podkłady, kremy BB chyba bardziej, jeden z Miyoko, jeden z firmy Miyoko, ja nie wiem jak to się czyta, jakiś BB krem brudniający kolory, ja go jeszcze nie widziałam, ja go nie testowałam. Zauważyłam też takie fajne płatki pod oczy, też ich jeszcze nie widziałam, nie testowałam i takie dwa jakby rolone, jeden jest z witaminą C, drugi z ceramidami. Także jeżeli jesteście ciekawi, co sądzę o tych produktach i chcecie parę szczegółów więcej na ich temat poznać, nawet choćby cenę, to zostańcie ze mną. Dobra. Dzisiejszy haul zakupowy. Zacznijmy sobie od tych tutaj płatków pod oczy. Ja ich, jak powiedziałam wcześniej nie widziałam. I tutaj mamy tak, pierwsze płatki to są płatki z witaminką C, witamina C, grejpfrut, kwas hialuronowy, anti, aging, jakiś iluminador, tak jest napisane. I te maseczki, te płatki pod oczy wyglądają tak. Tu mamy tył. I jeżeli chodzi o skład, nie tak na szybko tylko patrzyłam w sklepie i skład był ok, ale z takich ciekawszych składników, no to co mamy? Wodę, mamy glicerynę, czyli nawilżamy, glukonolaktan, mamy ten kwas cytrynowy, witaminę C, mamy tutaj ekstrakty różne z owoców, z czereśni, jeśli dobrze widzę. No mamy też kwas hialuronowy w składzie, mamy też jakieś oleje, zapachy, także no taki nawet fajny skład. Jeszcze ich nie testowałam, także sprawdzę co i jak i dam Wam znać, ale skład wygląda obiecująco. Ja też tu widzę, że w opakowaniu jest bardzo dużo tego płynu takiego, więc one będą dość mocno nasączone. Przetestuję, dam Wam znać. I drugie płatki, są to płatki z retinolem, z peptydami, z kwasem hialuronowym, więc jakby no te powinny być cud miód. I to jest w ogóle firma Bioven. Jeśli dobrze kojarzę, te płatki kosztowały po piątaczku za sztukę. I tutaj w składzie też mamy wodę, mamy glicerynę, gumę ksantanową, jakieś algi. Chodzi o retinol, to słuchajcie, mamy tutaj retinol. I też pochodną retinolu, czyli palmitynian, czyli tą najsłabszą formę, ale retinol też jest. I on jest w składzie chyba 10, więc nie jest tak źle. Chodźmy dalej, co tutaj my jeszcze mamy. No i też są peptydy, tak jak wcześniej napisał producent. Także będziemy testować, sprawdzimy. Jeżeli mieliście już te płatki pod oczy, dajcie mi proszę znać, jakie są Wasze tutaj pierwsze spostrzeżenia, czy one coś działały, czy nie działały, także dajcie znać, bo chętnie posłucham. I tak, kolejną nowością kosmetyczną, którą zauważyłam, są tutaj te rolony. I tutaj pierwszy rolon i też anti-aging, wiecie, przeciwzmarszczkowy. I to jest rolon z niaminacydem i peptydami, dokładnie. Myślę, że z ceramidami, ale chyba coś mi się pomyliło. I tutaj też tak wstępnie tylko patrząc, skład był dobry. Nie widziałam tutaj nic, co tam mogłoby być jakieś takie niepokojące. I sobie otworzymy opakowanie. I mamy tak. Rolon wygląda tak. Taki różowiutki. Mamy tutaj zatyczkę. I tu taka kuleczka. Coś tam leci. Płyn jest. Nie wiem, czy będzie widać. Taki ładny zapach, lekko cytrusowy zapach, także fajny. Przetestuję, dam znać. I oczywiście takie rolony ja polecam osobiście trzymać sobie w lodówce, żeby ta kuleczka była, wiecie, troszkę chłodniejsza. No i też wtedy jakby jest troszkę większa szansa, że jakieś takie większe obrzęki z rana nam znikną. I jeszcze ten drugi rolon. To jest rolon, słuchajcie, nawilżający głównie, taki wygładzający. A i tu mamy ceramidę. Tu mamy ceramidy, kwas hialuronowy, taki skin barrier, deep nawilżenie. I co my tu mamy? O, tutaj był skład, dobra. Ja sobie tylko zerknę. No tutaj też mamy właśnie ceramidy, jakieś ekstrakty. Też ekstrakt z opuncji tutaj jest, jeśli dobrze widzę, także też fajny skład. I ten rolon wygląda, słuchajcie, tak, no podobny, po prostu żółty.
Też tutaj ściągamy. Taka kuleczka. Chyba nam prześwietla trochę. I taka kuleczka. Dobra. Dobra. I też zobaczymy, jak to pachnie. Jest to bardzo podobny zapach. Jakoś nie widzę większej różnicy. Ten jest troszkę jakby jeszcze bardziej taki cytrusowy. Ale ogólnie różnicy nie widzę. Tutaj macie... Tak wyglądają. Także przetestuję, dam znać. Też jeżeli macie już te rolony, testowałyście, napiszcie w komentarzu, jak Wam się sprawują, bo jestem ciekawa, powiem szczerze. I te rolony kosztowały dyszkę. Także 10 zł, takie roloniki pod oczy. No i tak mówiłam wcześniej, trzymamy w lodówce, żeby efekt był lepszy. Podczas nagrywania brakło mi miejsca na karcie, także musiałam zgrać dane, jeszcze doładować aparat, więc wracam do Was znowu, więc oświetlenie może się trochę różnić. Jeżeli chodzi o ten ostatni haul, zostały mi jeszcze tutaj dwa takie podkłady, krem i BB. I zaczniemy może tutaj od podkładu tej firmy, tutaj typowej, biedronkowej. I to jest podkład BB krem 6 w 1, krem wyrównujący koloryt. Kwas hialuronowy, witaminka C i to jest 01 natural odcień. Go odkręcimy. Taka dość gęsta, nawilżająca konsystencja. Bo bardzo przyjemnie pachnie, taki bardzo fajny zapach, mówię, jest bardzo gęsty, taki bardzo gęsty, taki ala taki silnie krem nawilżający i może mieć nawet dość mocne krycie. Kolor 01 jest fajny, fajnie wygląda ten kolor 01, także przetestuję i dam Wam znać, jak się zachowuje. Dobra, zetrzemy go i jeszcze tak. I co nam mówi o nim producent? Krem wyrównujący koloryt, matuje i wygładza, ukrywa niedoskonałości, dopasowuje się, wyrównuje koloryt, nawilża, nadaje promienny wygląd. Skład ma ok, tak jak sprawdzałam, nie miał żadnych, wiecie, parabenów ani mikroplastiku, BHT, jakiego nie widziałam. Bardziej takie substancje nawilżające, jakiś silikon też jest w składzie, także może faktycznie wygładzać tą skórę, także będę testować, dam Wam znać, jeszcze raz pokażę. On wygląda tak. Także dajcie znać, czy miałyście już ten krem, czy go testowałyście, jak się sprawdzał u Was. I jeszcze tutaj mamy takie cudo z Yoko. Takie cudo z Yoko mamy. I teraz tak. Tak wygląda w środku ten krem. Co nam mówi o nim producent? Długotrwały podkład nawilżający. Zupełnie naturalny efekt makijażu, bez efektu maski. Składniki takie jak kwas hialuronowy i ekstrakt kwiatu lotosu wspomagają nawilżenie, aktywny kompleks owocowy działa antyoksydacyjnie, sprawia, że skóra stanie się gładsza i rozświetlona. I co zawiera? Kwas hialuronowy, nawilża i wygładza, ujędrnia, jakiś happy skin, ekstrakt z olejku, z różańca górskiego, stymuluje syntezę endorfin, odpowiada za efekt relaksacji skóry. Aktywny kompleks owocowy, ekstrakt z kwiatu lotosu, poprawia tutaj nawilżenie, działa antyoksydacyjnie. No obietnice są spore, także ja się nastawiam, wiecie, to będzie hit. Dobra, damy, o, on jest rzadszy, on jest dużo rzadszy niż ten wcześniejszy, który Wam pokazałam. Już patrzę i on też jest ciemniejszy. Też ładnie pachnie, nie mam się do czego przyczepić. Nie wiem, czy będzie widać. Widzicie, on jest jakby dużo lżejszy, ale też jest dużo jaśniejszy na ręce niż tamten. I też taki, ja myślę, że będzie taki nawilżający podkład, bo też pod palcem jest taki fajny, taki nie wiem, jedwabisty, gładziutki. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Także tak prezentuje się ten podkład. Taki spoko. I to już koniec tego haulu. Mieliśmy dwa podkłady. Tutaj takie dwa rolony pod oczy i dwa razy płateczki pod oczy. Także jeżeli jesteście ciekawi, jakie są moje kolejne wrażenia z użytkowania tych produktów, stay on the line, że tak powiem, tutaj bacznie obserwujcie mój kanał, bo oczywiście będę Wam rzucać recenzje z użytkowania tych produktów. Najbardziej ciekawią mnie oczywiście te kremy BB. Chociaż nie, wszystko mnie w sumie ciekawi, bo i te kremy BB, i te rolony mnie ciekawią, i te płatki pod oczy mnie ciekawią. Także dajcie mi proszę znać w komentarzu, czy używaliście już tych produktów, co o nich sądzicie, czy warto jest w ogóle je kupić. No bo jak za tą cenę, no to myślę, że warto przynajmniej przetestować. Jeszcze zapomniałam wspomnieć, że
Ten krem kosztował niecałą dyszkę, a ten z Joko kosztował niecałe dwie dyszki. Także to nie jakiś majątek, bardzo tanie kosmetyki z dobrym składem. Także zobaczymy, jak będą się sprawować i na pewno dam Wam znać. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów. Pa, pa!